To jest historia, w której e, tak naprawdę jest pasja do tego, co robisz. To jest tak szeroki zakres działań, od recepcjonistki poprzez sprzedaż, poprzez marketing, poprzez logistykę, łańcuch dostaw, poprzez tworzenie oferty lokalnej w Polsce, że tu nie ma nudy, po prostu tu nie ma nudy. Tak naprawdę uczymy się przez doświadczenie. Nikt nie rodzi się z pełną wiedzą i. Coś, co jakby nie, nie rozumie tego, że popełnianie błędów jest naturalnym procesem uczenia, no to się poddaje. Dzisiaj mam niesamowitą satysfakcję, kiedy do mnie przychodzą moi pracownicy i, i mówią: Mam z tym problem, mam z tym problem, jak to rozwiązać? Ja przeszłam bardzo ostrą szkołę i chciałabym, aby osoby, które są w moim zespole nie musiały jej przechodzić, więc staram się dzielić tą wiedzą. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, przygody przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie miał tak naprawdę dwa człony. Z jednej strony pokażemy, w jaki sposób można zajść bardzo wysoko i skończyć jako dyrektor generalny firmy, która generuje ponad 100 milionów złotych sprzedaży w Polsce kiedy zaczynało się odbycia bycia recepcjonistką, a z drugiej strony opowiem wam w tym odcinku, w jaki sposób można się biznesowo w pewien sposób podczepić pod rosnący rowerowy trend w Polsce i również na tym zarobić. A naszym dzisiejszym gościem jest Magda Stańczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Adrian. Ja, jakbyś to skomentowała, że zaczynasz jako recepcjonistka, Mija kilka ładnych lat, i nagle jesteś dyrektorem generalnym. Masz pod sobą zespół, odpowiadacie za ponad 100 milionów złotych sprzedaży, kolosalna liczba. I zaczynałaś, jak sama powiedziałaś, od robienia kawy, ksero, odbierania telefonów. Wiesz, to jest pytanie, które tak naprawdę bardzo dużo ludzi mi zadaje. Jak to możliwe, że ktoś może pracować w jednym miejscu przez ponad. 25 lat tak naprawdę i, i cały czas robić to samo. No, w gruncie rzeczy to nie jest robienie to samo, bo y, ta, ta droga od, od bycia recepcjonistki, kiedy w 1998 roku weszłam do, do, do firmy Giant Polska, po prostu szukając pracy, bo chciałam zarobić na czesne, na studia zaoczne, y, minęło bardzo szybko. To jest 25 lat, i, i nawet człowiek się nie obejrzał, kiedy tak naprawdę to się zadziało, wiesz. Yy, I pewnie to, że tak fajnie ten czas minął, tyle ciekawych rzeczy się wydarzyło, tyle nowych doświadczeń się zbrało, sprawiło to, że, że gdzieś ta pasja do tego, co się robi, jest cały czas i, i ona gdzieś tam nie zanika. Potrzebujemy mięsa. No słuchaj, no to jakby. Ty... Przepraszam, ale użyję tego sformułowania, to jest historia na zasadzie wręcz od zera do milionera. No, musiałaś po drodze wiesz, zrobić coś naprawdę wyjątkowo dobrze, żeby zajść tak wysoko, no bo to, że w ogóle wytrzymałaś tyle lat w jednym miejscu, to też jest ciekawe i zakładam, że jest jakiś tego konkretny powód bądź powody, ale musimy tam wiesz, wejść we flaki tej historii. Wiesz, to jest historia, w której tak naprawdę jest pasja do tego, co robisz. To jest tak szeroki zakres działań od recepcjonistki poprzez sprzedaż, poprzez marketing, poprzez logistykę, łańcuch dostaw, poprzez tworzenie oferty lokalnej w Polsce, że tu nie ma nudy po prostu tu nie ma nudy. Jeżeli wierzysz to, co robisz, potem tworzysz ofertę handlową, tworzysz rowery, specyfikacje, idziesz ulicą i widzisz, ten rower, który przejechał, jest pomalowany czarno-żółtym, dlatego że ty tak zdecydowałaś, tak wybrałaś. I fabryka taki rower produkowała, rowery przyjechały, sprzedały się w Polsce i potem widzisz ten rower na ulicy, no to daje, daje pewnego rodzaju satysfakcję, prawda? I to, jak pracujesz, że, że cały czas z pasją każdego dnia, no sprawia, że po prostu pokonujesz kolejne kolejne nowe wyzwania, i, i gdzieś, inni, którzy z tą pracują w ciebie wierzą mhm. i powierzają ci kolejne. Ale rowery jerały cię od zawsze, czy to jakby ta miłość narastała wraz ze zdobywanym stażem? Wiesz, to jest bardzo fajne pytanie, bo moja przygoda z branżą rowerową jest kompletnie przypadkowa, żeby była jasność. No mhm. Weszłam do, do firmy rowerowej z CV w ręku, bo szukałam pracy. No i człowiek, który mnie zobaczył w wejściu, to, to były czasy, kiedy już się wysywało CV, mhm. żeby była jasność. Ja jeszcze tak po, po, w ten staroświecki sposób tak taką skulowo, tak? dokładnie. Taką skulowo <laughs> okay. do tego podeszłam i słyszę pytanie, w czym mogę pomóc? Ja mówię. E, no szukam pracy. E, no to zaproszono mnie do stołu konferencyjnego. E, przy, pan przyniósł mi e, katalog e, z jakąś dziwną okładką, nie wiedziałam o co chodzi. I on zadaje mi takie pytanie: A czy w ogóle pani wie, gdzie pani jest i, i, i co na, tym, na tej okładce jest? Tak? Zasadne pytanie, nie? E, ja tak się poczułam, kurczę, trochę zawstydzona, no bo mówię sobie: Czy nie wiem? Mm -hmm. Po prostu weszłam z ulicy. E, i nie wiem, nie wiem, co to jest na tej okładce i co to za firma. No i słyszę odpowiedź: y, Jesteśmy dystrybutorem rowerów w Polsce, a to, co jest na tej okładce, to jest rama rowerowa. Mówię: Wow, no super. Zawsze lubiłam jeździć jako dziecko rowerem. W ogóle handel, dystrybucja no to chyba jest to, co, co, co mnie interesuje. Co prawda niezgodne jest to z moim profilem wykształcenia, bo jestem polisem ekonomicznym, ale, ale to może być ciekawe. To środowisko międzynarodowe, handel. Mhm. Super, wchodzę w to. Tego dnia nie dostałam pracy, żeby była jasność. Właśnie to się ciekawiło, mnie ciekawiło, że jak wchodzisz z buta z ulicy, mm -hmm. nie wiesz kompletnie gdzie jesteś, że gości daje pracę. To już było chyba zbyt piękne. Tak, 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 tak. To, to było totalne zbieg okoliczności. Okazało się później, że firma poszukiwała recepcjonistki. Osoba, która zajmuje się rekrutacją była na urlopie, więc ten proces rekrutacji został odsunięty w czasie. Ale w końcu... Dostałem telefon, zapraszamy do zespołu. Mhm. No i tak to się zaczęło. To 25 lat, które zleciało bardzo szybko. Załóżmy, że mamy na pewno wśród Naszych widzów, biorąc pod uwagę, jaką wymyśliliśmy miniaturę i tytuł, na pewno są osoby, których intencją jest poznanie pewnych, być może takich kamieni milowych w Twojej drodze zawodowej, co było kluczowe, żeby wspiąć się tak wysoko, bo oczywiście na pewno ogromny wpływ na to miało to, że musiała w firmie istnieć zdrowa kultura organizacyjna, która pozwalała te, te szczeble pokonywać, no bo są firmy, sam znam kilka takich, gdzie ta hierarchia jest oparta nie na merytokracji, tylko na często jakichś tam relacjach czy jakichś innych dziwnych układach. Więc no, zakładam, że u Was no, musiało być inaczej, skoro tą drogę przeszłaś. No bo nie można zostać dyrektorem generalnym, jeżeli się nie ma pod kopułą trochę więcej koni mechanicznych niż y, alternatywne osoby, które mogłyby to robić. Jakie były kamienie miłe u Ciebie? No, to było rzeczywiście tak, jak mówisz. Ta kultura organizacyjna jest tutaj kluczowa. Przede wszystkim, jak ja zaczynałam pracę w Giant Polska, to byliśmy bardzo malutką organizacją. To był lokalny dystrybutor, polska firma. Chyba byłam piątą czy szóstą osobą w zespole. Przy tak małym zespole naturalnym jest, że jest duży multitask. Im większa organizacja, tym wiadomo, jest większa specjalizacja i każdy się zajmuje swoją dziedziną. Natomiast tutaj, kiedy do zespołu dołącza młoda osoba która ma tak naprawdę przed sobą całą firmę, a jest nas bardzo mało, to w naturalny sposób zostałam włączona w różne nowe rzeczy, które nie są przypisane do, do recepcji. I nie broniłaś się przed tym? To nie, absolutnie, absolutnie. To było nawet właśnie interesujące i dla mnie z mojej perspektywy czasu to jest właśnie zaleta. Jedni mogą mówić, kurczę, multitask to jest słabo. No, ja to rozumiem dla kogoś to... Jest już osobą doświadczoną, wyspecjalizowaną i, i wtedy to jest rzeczywiście mało komfortowe. Natomiast dla młodej osoby, która wchodzi w życie biznesowe, chce się czegoś nauczyć, multitask daje niesamowite możliwości poznania siebie, swoich mocnych stron, w czym się czujesz dobrze. Więc e, ja rozpoczęłam studia na marketingi i zarządzanie, na, na kierunku marketing i zarządzanie, i bardzo szybko też w firmie zaczęłam zajmować się tego typu działaniami. Więc to było fantastyczne, bo można było z jednej strony się uczyć teorii, a z drugiej strony, Mhm. Ćwiczyć to w praktyce, tak. Więc to pozwoliło mi nabrać tego doświadczenia. Potem w naturalny sposób moja ciekawość doprowadziła mnie do tego, że zajęłam się tworzeniem oferty na polski rynek i też logistyką, czyli zarządzaniem łańcuchem dostaw, zakupami od dostawców. Mhm. Chyba takim ważnym momentem było to, że jak ja zaczynałam, to byliśmy. Spółką polską, a w 2001 roku, czyli trzy lata po moim, po moim rozpoczęciu pracy, e, zostaliśmy włączeni do struktur globalnych. I wtedy mm, też się fajna rzecz zadziałała. Zaczęliśmy pracować bezpośrednio z fabrykami. No bo mówmy się, w tamtych czasach łańcuch dostaw był bardzo długi. E, był producent, e, był, e, była spółka europejska, był dystrybutor polski, byli hurtownicy, były sklepy rowerowe i był konsument. Długo. Strasznie długo niewyobrażalne dzisiaj. Więc dołączenie do struktur globalnych pozwoliło nam zniwelować, wyeliminować jeden, jeden, jedno ogniwo, jakim jest spółka europejska. Tak szybko też się okazało, że w tej branży jakby nie ma przestrzeni na, na hurtowników, więc też ten łańcuch logistyczny się skrócił. Zaczęliśmy pracować bezpośrednio ze sklepami. Więc po prostu dużo się działo i to daje też przestrzeń do tego, aby podejmować no, nowe wyzwania, nowe, nowe działania też w tym systemie pracy, który był. Więc szybko też zajęłam się logistyką, zajęłam się kontaktami z fabrykami, składaniem zamówień w fabrykach, planowaniem tych dostaw, planowaniem sprzedaży, współpracą ze sklepami, zbieraniem potrzeb z rynku. I to, to był kolejny krok milowy, można by powiedzieć, w tym co, co robiłam. Trącę się i przerwę, ale co było napędem? Czy napędem była chęć wspinania się po korporacyjnej drabinie, żeby wiesz, nagle zarabiać, nie wiem, sześć cyfr rocznie i tak dalej? Czy jakby co było napędem? No bo jakby ja się trochę domyślam, natomiast chciałbym, żebyś ty to odpowiedziała, bo z twojej historii, przynajmniej jak rozmawiamy sobie te kilka minut, bije takie pewnego rodzaju totalne przeciwieństwo, które widać u większości ludzi, czyli że zmiany raczej się boją, że ciekawość skończyła się na etapie bycia dzieckiem, nie? I różne czynniki, pewnie między innymi edukacja, spowodowały, że ta ciekawość w pewien sposób po prostu umarła. I nagle jest taka po prostu rutyna życia, wykonywanie po prostu danej roboty bez jakiegoś takiego większego zainteresowania, że może mógłbym robić coś bardziej odpowiedzialnego, z jakimś większym rozmachem, w większej skali. A po tobie widzę, że jak zaczynasz opowiadać o tych momentach, jak to się wszystko rozwijało, to ci się zaczynają świecić oczy. Więc co było na które cię pchał cały czas do góry, i że nie miałaś w sobie też takich pewnych kompleksów, które niektórzy mają, czyli jak na przykład właśnie zaczynają od pracy recepcjonistki, to w ogóle nawet nie śmiał marzyć o tym, że mogliby zostać być może jakimś, nie wiem, tam, brygadzistą, kierownikiem, dyrektorem, albo być może nawet tym dyrektorem generalnym, którym ty jesteś. Byłam bardzo mała organizacja, kiedy ja zaczynam pracę w, mm -hmm. w tej firmie i prowadziło ją y, dwu, dwóch panów, którzy założyli tą firmę y, i to była bardzo fajna rodzina, atmosfera. E, oni dali tę szansę, żeby po prostu być sobą, sięgać po to, co się chce sięgać, czyli wnosić najwięcej do firmy. Mm -hmm. e, nie było czegoś takiego, że ok, ty tego nie możesz, ty się do tego nie nadajesz. E, chcesz, próbuj, po prostu, próbuj. E, a że ja zawsze byłam osobą upartą i, i, i lubiłam, że się, gdy się coś dzieje, to po prostu pozwolili mi rozbić skrzydła, po prostu. Mm -hmm. Tak po prostu. Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt małpaprzygody.tv. Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie Twoich odpowiedzi damy Ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. Czyli jak, jak, jaki wniosek płynie z tego konkretnego fragmentu, że jak jesteśmy w firmie, w której zarząd, właściciele dają szansę? To warto próbować. Ale jeżeli od samego początku czujemy, że jest śruba mocno przykręcona i tam skrzydeł nie rozwiniesz, to z Twojej perspektywy jest sens tracić czas na taką firmę? To wszystko jest kwestią indywidualną. Ja pewnie bym nie chciała tracić czasu na taką firmę, ale mhm. kiedyś się mało mówiło o kulturze organizacyjnej. Ludzie zmieniają pracę, teraz też zmieniają pracę bardzo często. Natomiast chyba kluczowym sukcesem, elementem sukcesu jest to, że jeżeli człowiek się dobrze czuje w danym miejscu pracy, czuje, że się rozwija, czuje, że ma coś do powiedzenia, że to, co mówi, ma sens i inni tego słuchają, wykorzystują, to, to mhm. daje ci to pewnego rodzaju frajdy z tego, co robisz i czujesz, że to, co robi, ma sens. I tak naprawdę to o to chodzi. Dzisiaj ja z perspektywy mojego stanowiska staram się właśnie dbać o to, aby ludzie mieli przestrzeń do rozwoju, aby dostali to, co ja dostałam na początku mojego życia zawodowego. Mhm. Od, od osób, które mnie zatrudniły. Czy też mi w myślach? Nie czytasz chyba, nie? Bo To byłaby przerażająca umiejętność. Bo To miało być moje kolejne pytanie. Jakie nowe, pożyteczne cegiełki w kulturze organizacyjnej ty dołożyłaś za czasów Twoich, użyjmy szumnego słowa, rządów? Ja myślę, że to trochę jest też wynik pewnych 25 lat doświadczeń, zmienia się rynku, zmienia się potrzeb ludzi, czy też identyfikowania tych potrzeb ludzi. Staram się, aby nasza organizacja była organizacją otwartą, w której. Faktycznie młodzi ludzie mogą się rozwijać, podejmować decyzje i, i mieć coś do powiedzenia. Na zasadzie, podejmujesz decyzję, masz też konsekwencje, ale działaj, ale działaj. Nie bój się, wychodź ze swojej strefy komfortu. Bo tak naprawdę ludzie to firma, każdy o tym wie, ludzie to firma. Mhm. Więc tak naprawdę, jeżeli ludzie się rozwijają, to i firma się rozwija. To jest bardzo proste. Jeżeli mhm. ludzie siedzą w swojej strefie komfortu i. I boją się powiedzieć, boją się rozwijać, bo ta kultura organizacyjna na to nie pozwala, no to niewiele mhm. z tego będzie. Czy miałaś w swojej historii, w swojej kariery zawodowej jakiś taki moment bądź momenty, gdzie błąd, który popełniłaś, bo nie wierzę w to, że jesteś cyborgiem, który przez 25 lat po prostu podejmuje tylko i wyłącznie dobre decyzje. Więc czy miałaś błędy takiego kalibru, że prawie cię, używając trochę młodzieżowego języka, prawie cię zmiotły z planszy? No pewnie, oczywiście, że tak. No to to chyba, chyba każdy, kto, kto przechodzi taką drogę zawodową, takie, takie kamienie milowe musi mieć, bo, bo przecież tak naprawdę uczymy się przez doświadczenie. Nikt nie rodzi się z pełną wiedzą i, i ktoś, kto jakby nie, nie rozumie tego, że popełnianie błędów jest naturalnym procesem uczenia, no to się poddaje a że ja zawsze byłam wytrwała, no to się nie poddaję. Ale były momenty takie, które faktycznie były ciężkie. Ja przez wiele, wiele lat pracowałam w backgroundzie jako osoba, która pracowała z fabrykami. W pewnym momencie, kiedy było jasne, że ja będę osobą, która obejmie najwyższe stanowisko w firmie, to była dla mnie rewolucja, bo ja z backgroundu musiałam wyjść na front line, do czego nie byłam przyzwyczajona absolutnie. Ja miałam wówczas ogromną wiedzę na temat rynku rowerowego, na temat sieci dealerskiej, pracy z naszymi partnerami handlowymi. I ja wiedziałam, co my chcemy zrobić. Ale jak zarządzać ludźmi? Jak to wszystko od tej strony miękkiej poprowadzić? To było największe wyzwanie. Więc oczywiście takie momenty się zdarzały. I jako menedżer gdzieś to doświadczenie zdobywałam przez, przez te kolejne lata i i było wiele błędów, które teraz widzę z perspektywy czasu, które popełniła. No ale powiedz jakiś, no Magda, no jakby tak będziesz krążyć naokoło i, i myślisz, że się nie zorientuję, no jak? No? Wiesz, no, chyba jednym z pierwszych takich Dawaj. błędów, które menedżerowie popełniają, jest, jest taki mikromanagement. Wydaje ci się, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy ja wyrosłam z tej organizacji, znając operację właściwie na wylot, to masz taki, taką tendencję do wchodzenia w szczegóły. I wiesz najlepiej, jak to zrobić. W pewnym momencie musisz się i pozwolić innym, co robić. Delegowanie, delegowanie zadań. Nie? E, I zaufanie, że te osoby wiedzą, jak to zrobić. I wyłączenie tego, że ty wiesz najlepiej, jak to zrobić. Bo w pewnym momencie się gdzieś tam e, orientujesz, że to, to nie jest tak, że ty wiesz najlepiej. Bo ci ludzie są ekspertami, oni tak naprawdę są w operacjach na co dzień i u nich jest ta wiedza. E, I przejście przez tą drogę, kiedy mówisz sobie, nie, odpuść, to nie jest twój obszar. Twoim obszarem jest pokazanie kierunku, w którym idziemy, i pozwolić ludziom pracować według tego, e, i mieć ich pomysły, jak to mhm. zrobić. E, to chyba to było takie najtrudniejsze. Mhm. To, to jest bardzo ciekawy wątek z tego powodu, że to jest pewnego rodzaju dolegliwość intelektualna, która spotyka bardzo wielu przedsiębiorców, czyli mikromanagement, właśnie. Natomiast pytanie brzmi: jak Ty odkryłaś, że ta dolegliwość jest? Czy to był raczej moment objawienia, siedząc przed? biurkiem pani dyrektor z, kap, z, z, z kawą w dłoni, czy może jakiś pracownik w pewnym momencie powiedział, Magda, enough, już jakby za dużo, tam idź na to ostatnie piętro i tam sieć, tam rysuj strategię, w którym kierunku idziemy. Jak, jak wyglądał ten moment tego eureka, że kurczę? Ja chyba właśnie za bardzo uprawiam ten mikromanagement. To są takie chyba dwa momenty, kiedy sobie to uświadamiasz. Kiedy przestajesz się wyrobić na zakrętach, bo masz tyle roboty operacyjnej, że nie wiesz, co ręce włożyć. I widzisz też, że próbujesz coś zrobić z zespołem, a ten zespół gdzieś jest tam pasywny. I wtedy zaczynasz sobie zadawać pytanie, o co chodzi. Nie? Mhm. Czemu ty tak bardzo chcesz, a to nie wychodzi. I oczywiście sama bym do tego nie doszła. Gdybym tylko myślała, okay, że coś jest nie tak, po prostu nie wierzę w to, że jakikolwiek menedżer może sam wymyśleć, być, jak być dobrym menedżerem, jeżeli nie będzie aktywnie się szkolił, nie będzie przechodził przez kursy, nie będzie współpracował z coachem, nie będzie rozumiał, jak funkcjonuje zespół, co motywuje zespół i jak mhm. pracować z zespołem. I to był taki moment, wiesz, jak to się mówi. W procesie nauki są takie cztery etapy. Najpierw jest nieuświadomiona niekompetencja i to był ten moment, kiedy ja zaczynałam. Potem jest świadoma niekompetencja i to boli i to boli. I wtedy wiesz, że coś nie wychodzi i musisz coś z tym zrobić. Dopiero wtedy zaczynasz działać, uczyć się, przechodzić jakieś szkolenia, kursy do szkolenia i wtedy zaczynasz gdzieś nabywać te kompetencje i wtedy jest świadoma kompetencja. Najlepiej I ostatnią fazą jest? Nieświadoma, nie, kom, świ, nieświadoma kompetencja. Oczywiście, kiedy pewne rzeczy już po prostu są nawykiem, wiesz jak na pracować, automacie. na automacie lecisz, dokładnie. Mm -hmm. Myślę, że wiele osób się na tym drugim etapie gdzieś tam poddaje i mówi, kurczę, nie, ja się do tego nie nadaję, ja nie mam do tego predyspozycji. Gdzieś ma do siebie wyrzuty sumienia, że popełnia błędy, kiedy tak naprawdę no to jest naturalny proces. Kiedyś każdy z nas musi się tego nauczyć, nie? Więc ważne jest, aby wierzyć w to, co się robi. Ważne jest też, żeby być wiarygodnym też zespołem i mówić o tym otwarcie. No i potem mhm. takie rzeczy się przechodzi. Dzisiaj mam niesamowitą satysfakcję, kiedy do mnie przychodzą moi pracownicy i mówią: Mam z tym problem, mam z tym problem, jak to rozwiązać? Ja mówię: Super, siadamy, rozmawiamy. Dlaczego tak, a dlaczego inaczej? Ja przeszłam bardzo ostrą szkołę i chciałabym, aby osoby, które są w moim zespole, nie musiały jej przechodzić, więc staram się dzielić tą wiedzą. Mhm. Do tego wątku przyjdziemy za chwileczkę, ale powiedz mi, bo sama powiedziałaś, że jak już zostałaś tym dyrektorem generalnym, to zorientowałaś się, że brakuje ci pewnych obszarów kompetencyjnych, których jakby nie miałaś nawet powodu, żeby rozwijać wcześniej, i znałaś się doskonale na zupełnie innych obszarach. Więc z perspektywy czasu, które narzędzia, które metody sprawiły, że te braki, chociażby w umiejętnościach miękkich, nadrobiłaś szybko? Gdybyś miała. Cofnąć się w czasie i wybrać tylko te najbardziej kaloryczne, najbardziej wartościowe, dające największe przełożenie na, na to, że ta wiedza realnie pojawia się w Twojej głowie, to co to było? No to są różnego rodzaju szkolenia, kursy, treningi, y, spotkania z coachem, wszystko razem. Wiesz, tak naprawdę, y, ja nie wiem, czy można się tego nauczyć tak po prostu w teorii. To znaczy, ok, wiem, że mam być menedżerem, idę na szereg kursów, mam wiedzę teoretyczną i tyle. To tak nie działa. Człowiek uczy się poprzez doświadczenie. Możesz mieć mnóstwo wiedzy teoretycznej i zostać na tym etapie, być teoretykiem. Ty musisz zacząć to robić. Po prostu zmierzyć się z tym. I, i wtedy dopiero widzisz, gdzie popełniasz błędy. Mm -hmm. To czasami jest bolesne, no ale bez tego nie ma. To jest takie wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Wiesz? Mm -hmm. Jak nie wyjdziesz, to się nie rozwijasz. Z czego wynikała, i chyba nadal wynika, no bo to aż od ciebie bije, nie? Ach. Ta wytrwałość, ta zawziętość, jak to zostało w tobie zbudowane? To była kwestia wychowania, to była kwestia po prostu DNA, czy to była kwestia może jeszcze jakichś innych czynników, że tak cenną cechę miałaś i masz w sobie? Wiesz co, chyba się nigdy na tym nie zastanawiałam. Po prostu zawsze tak To miała, jest dobry wie? moment. To jest, to, to jest może i dobry moment, żeby się zastanowić, ale ja, ja, nie, ja jestem fajterem, ja lubię jak się coś dzieje, wiesz, bo... Ja tak, tak samo, jak wiesz, jadę na urlop, ja nie potrafię odpoczywać biernie. Nie? Ja, ja muszę coś robić. I, I życie jest zbyt krótkie i zbyt ciekawe, żeby po prostu robić ciągle jedną i tą samą rzecz. Przynajmniej dla mnie, wiesz. Dlatego, jeżeli się pojawiają problemy, to one z jednej strony w pierwszym momencie, wiadomo, gdzieś tam zwalają cię z nóg, ale potem sobie myślisz okej, okay, no a to, to jest fajne, nie? Bo możesz dzięki temu. Coś nowego odkryć, się czegoś nowego nauczyć, więc co może zyskać, no? co może stracić, no? jedziemy dalej, koniec, no. tyle. Mhm. Życie jest zbyt ciekawe, żeby stać w miejscu. Miałaś kiedykolwiek coś, co można by było sklasyfikować jako sodówkę z, w wyniku przypływu władzy, zakładam, że też pieniędzy, pozycji społecznej? To chyba musiałoby spytać moich pracowników albo, albo moich przyjaciół, czy coś takiego miałam. Ja raczej chyba jestem dość skromną osobą. Staram się przynajmniej być. I, i, jakoś, i jakoś tego przynajmniej po sobie nie widzę. Mhm. Ja po prostu skupiam się na tym, co mam do zrobienia i, i na pewno nie jestem osobą, która gdzieś tam tytuł na wizytówce ma znaczenie. Nie, to jest bardziej misja, wiesz. To, co robimy teraz, to, co ja robię, to, to jest radość z tego, że fajne rzeczy robimy, po prostu, mhm. że inni się mogą rozwijać, że my się jako firma rozwijamy. A czy na wizytówce jest napisane taki tytuł, czy inny tytuł, to jest trudne. Naprawdę? Tak, naprawdę. Hmm. Zadam ci pytanie, które trochę będzie nawiązane do tego, o czym rozmawialiśmy przed samym nagraniem, a propos skromności i tak dalej. To będzie pytanie trochę prowokujące. Zobaczymy, co odpowiesz. Czemu ciebie wybrałem dyrektora generalnego? Nie było nikogo lepszego? Zapewne y, moje doświadczenie w firmie y, bardzo przekrojowe przez te 25 lat y, y, jest takim jednym z elementów, y, ale chyba najważniejszym to to, że y, gdzieś w strukturach grupy znano mnie nie od dziś, y, znano mój styl pracy i y, y fakt, że y, nie idę na skróty, że, 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 że lubię robić to, co lubię, co robię i, i gdzieś dowożę, tak? I, I że mam też jasne. Y, Opinie na pewne tematy, których się nie boję wypowiadać, i, i wiem, co chcę zrobić, i do tego dążę, mhm. że jestem konsekwentna. To, to myślę, że to jest to. E, czyli taka też i wiarygodność w tym, co, co, co robię. Jaką cenę musiałeś zapłacić, żeby wspiąć się tak wysoko? E, wiesz, co to chyba jest na którą każdy płaci na takim stanowisku, czyli szczególnie w początkowych latach, e, kiedy obejmujesz nowe stanowisko, które jest ogromne, przeogromne z zadaniami. To brak czasu wolnego. Czyli, czyli rzeczywiście życie prywatne przez długi czas ucierpiało. Ja zawsze byłam pracocholikiem, więc, mhm. więc gdzieś tam łatwo mi było wejść w tę organizację, w ten styl pracy, w, w pracy w weekendy, jak potrzeba, i mhm. ja to dalej lubię, ja to dalej kocham, więc gdzieś ta cena, którą się płaci, to jednak jest, jednak jest życie prywatne. Zapłaciłabyś ją ponownie, gdybyś się ponownie, gdyby się cofnęła 20 lat wstecz? Tak, bo też uważam, że w życiu należy robić to, co się lubi i nic nie powinno hmm. drugiej osoby limitować, się pod warunkiem oczywiście, że gdzieś tam się innych nie krzywdzi. Nie? Ale, ale to jest samorozwój i gdzieś wsparcie i zrozumienie najbliższych, hmm. to jest chyba ważne. Mhm. A co było taką cechą, nad którą musiałaś najbardziej pracować, bo zdiagnozowałaś tę konkretną cechę jako hamulec ręczny dla twojego rozwoju? Z czym najbardziej się musiałaś uporać? Chyba tak naprawdę z czymś, czym się chyba trochę dalej upor próbuję uporać, to pewnego rodzaju nieśmiałość. Wiesz? To może Nie się śmiałość. wydawać dziwne, bo będąc hmm. na tym stanowisku, to zazwyczaj są osoby przebojowe i tak dalej. Ehm, ja. Ehm, Wiem, co ja chcę zrobić, tak? I, I jestem osobą bardzo zdecydowaną, natomiast wystąpienia publiczne, takie wywiady jak dzisiaj. To jest dla mnie coś, co cały czas gdzieś tam wychodzę z swojej strefy komfortu. Wiesz, że radzisz sobie pan przeciętnie dobrze. nie? Mówisz płynnie, mówisz wyraźnie, operujesz historiami, konkretami. Mi się bardzo ciebie przyjemnie słucha i zakładam, że naszym widzom i słuchaczom również. Jeżeli tak jest drodzy widzowie, to dajcie znać w komentarzu. Super, bardzo się cieszę. I nie mówię tego feedbacku każdemu, mm. wierz mi. Okej. Okay. Okej, okay, ale kontynuuj jak, jak z tym, Jak z tym walczysz, bo to jest też taka kotwica, która jednak trzyma wielu utalentowanych ludzi w miejscu, w którym nie powinni być i nie mogą tych skrzydeł szeroko rozłożyć, bo jest jakaś taka obawa przed czym właśnie. Wiesz co, ja myślę, że chyba przed tym, że gdzieś tam ludzie będą cię oglądać, oceniać i, i, i tym podobne, że, że gdzieś się możesz pomylić, to chyba trochę też przychodzi z wiekiem, że w pewnym momencie zaczynasz mieć pewne rzeczy trochę w dupie, mhm. mówiąc kolokwialnie. Sprawie prawie przeklęła, nie? to jest naprawdę sukces, biorąc pod uwagę, jak dużej firmie frazuję. Super, kontynuuj. I gdzieś to, że zaczynasz po prostu robić swoje. I wtedy wchodzi pewnego rodzaju naturalność, nie? Czyli już przestajesz się zastanawiać, o Boże, jak ja odpowiem na to pytanie, jak ten wywiad będzie przebiegał i tak dalej. Po prostu mówisz sobie, okej, okay, robię to, co robię, wierzę w to, co robię, robię to dobrze, no dlaczego ma być źle? No trudno, najwyżej jak będzie źle, to się świat nie zawali, nie? Poprawię. I tyle, już, po prostu, działamy. Mhm. W pewnym momencie sobie zdałam sprawę też, że nie chcę, żeby pewne rzeczy mnie limitowały, nie? Bo to jest mindset, na tym się pracuje, tak? To też są jakby lata gdzieś tam Pracy nad tym, żeby pokonywać te swoje bariery i zrozumienia tego, że wychodzenie ze strefy komfortu faktycznie pozwala tak naprawdę cię ci gdzieś rozwijać. Mhm. I to jest pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy chcesz się rozwijać gdzieś, tak? i pokonywać te, te swoje jakieś tam obawy, czy po prostu chcesz zostać w swojej strefie komfortu, w której jest po prostu dobrze. I to też jest okej, okay, żeby była jasność, to nie to, że każdy musi. Nie? Więc jeżeli chcesz się rozwijać i chcesz coś zrobić ze swoim życiem, to po prostu musisz z tej strefy komfortu nauczyć się wychodzić. Inaczej mhm. się po prostu nie da. Użyję trochę może górnolotnego sformułowania, bo z tego co mówisz, to mam wrażenie, że wstąpasz bardzo twardo po ziemi. Natomiast o czym marzy osoba, która osiągnęła szczyty w obecnej firmie, która. Odpowiada za ponad 100 milionów przychodów rocznie. Osoba, która jest znana międzynarodowo w strukturach firmy, no bo zakładam, że dyrektorzy generalni, no to mają również network globalny praktycznie, tak, bo to wręcz wasze stanowisko to wymusza. O czym marzysz zawodowo jeszcze? Wiesz co, to może się wydawać takie mało wiarygodne, ale tak naprawdę to, to marzę o tym, żeby ludzie, którzy z nami pracują, czy też firmie, czy też y, jako y, firmy współpracujące, żeby po prostu to, co robiły, y, robiły y, z radością, tak samo jak ja przez te 25 lat. Y, czyli żebyśmy to, co robimy, dawało nam satysfakcję i żeby nie było nudy, y, żebyśmy y, robili fajne rzeczy. No, ale czy tak nie jest? Jest i chcę, żeby to trwało, wiesz. Okay, jak czyli mnie, jest to, żeby to trwało jak najdłużej. Tak, żeby to trwało jak najdłużej, hmm. bo taka rutyna y, pozostanie w, w swoim... Swoim, swojej pracy i robienie czegoś cały czas, bez jakiegoś progresu, no to w pewnym momencie gdzieś tam człowieka zabija. Zaczyna się nie wiem, praca od 8 do 16 i już do widzenia. To nie jest taka firma i, i to nie jest taka organizacja. Tak mhm. jak powiedziałam o mnie, kiedy ja zaczynałam tą pracę, dano mi tą szansę, żeby się rozwijać. I ja też chcę, żeby osoby, mhm. które ze mną pracują, się rozwijały dalej. Wiadomo, że jak się chce stworzyć przepiękny ogród, to jest metafora kultury organizacyjnej, chce się stworzyć przepiękny ogród, to co jakiś czas trzeba wyrywać chwasty, które będą próbowały się tam zagnieździć, więc czy miałaś sytuację, że musiałaś bezwzględnie tępić pewne postawy i zachowania w firmie po to, żeby ten ogród mógł dalej kwitnąć? Ja myślę, że każdy menedżer gdzieś w swojej drodze do tego momentu dochodzi. To na pewno nie są łatwe momenty, bo jeżeli gdzieś organizacja jest oparta w dużej mierze na relacjach, aha, a umówmy się, nasza firma jest bardzo mała. Ona była mała, a dzisiaj to jest nas 25 osób, więc, więc dalej jest to mała organizacja. Tylko ja, tak na marginesie chciałbym podkreślić, że to jest niesamowite, że macie zaledwie 25 osób i robicie 100 baniek. To jest w ogóle... To, to, to... Czy wiadomo, że na to się składa szereg różnych czynników, ale nadal to jest zaledwie 25 osób i 100 baniek. Mów dalej, proszę. Tak, zgadza się. To są sytuacje, w których po prostu musisz reagować. To na pewno nie są sytuacje, które możesz powiedzieć okej, okay, one się gdzieś rozejdą po kościach. Yy, musisz stanąć, zmierzyć się z tym problemem, yy, z tą osobą porozmawiać, yy, jasno przedstawić, co ci pasuje, co ci nie pasuje jasno artykułować yy, tak naprawdę do czego dążymy i, i czego oczekujesz od tej osoby. I jeżeli jest gdzieś ta osoba, zrozumienie z tej drugiej strony i chęć poprawy. chęć poprawy, to fajnie, bo idziemy w dobrym kierunku. No a jeżeli nie, no to w pewnym momencie trzeba się po prostu rozstać i tyle. To jest tak, że wiesz, że będąc na takim stanowisku, musisz dbać o organizację, o, o całość, o cały zespół. Jeżeli gdzieś mówisz sobie, Okej, okay, żal mi jest jednej osoby. A nie uświadamiasz sobie, że w tym samym czasie cały zespół cierpi z tego powodu, bo ktoś nie dociąga, to, to zespół cierpi, to przestajesz tak naprawdę myśleć o tej osobie tylko i wyłącznie, no bo tak naprawdę na szali jest cały zespół, nie? I wtedy łatwiej jest podejmować te decyzje, i wiesz co masz zrobić. Mhm. Zwolniłaś kiedyś kogoś niesłusznie i żałowałaś tego? Nie wiem, czy niesłusznie, nie żałowałam, może takie refleksje kiedyś przyjdą na dzień dzisiejszy, nie. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli wszystkie decyzje HR-owe dotychczas były raczej trafione? No, tak, tak, zakładam, tak, mm -hmm. tak. Wiesz, to też chyba jest ważne, co, by, co, co należałoby tu powiedzieć, to to, że jeżeli masz pewną kulturę organizacyjną, zbudowaną to też za bardzo nie ma przestrzeni na to, żeby, jak ty mówisz, takie chwasty wyrosły. Tak? Bo zespół sam tworzy pewnego rodzaju atmosferę, pracujemy na podobnych wartościach i, i ta osoba przestaje się dobrze czuć w tym zespole. Ona, nawet jak próbuje w jakiś sposób gdzieś w, w swoje, w swoje sposoby gdzieś tam z zachowania przekładać czy nie dowozić, no to, to ta organizacja mhm. za bardzo na to nie pozwala. Więc to jest chyba taki... Ważny moment w budowaniu zespołu, żeby dojść do takiego momentu, kiedy ta organizacja jest na tyle hmm. silna, że, że takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Co trzeba obecnie zrobić, żeby dla osób, które chciałyby pracować w Waszych strukturach, żeby się tam dostały? Czy poszukujecie w ogóle kogoś obecnie? Czy jesteście tak hermetyczni, że nie ma opcji? Albo na, na kogo jesteście otwarci? Jesteśmy małą organizacją, więc relatywnie tych rekrutacji nie mamy dużo. Yy... Przez te 25 lat no, zmieniliśmy się 20 osób dołączyło do zespołu, ale to dalej jest 25 osób. Więc tych rekrutacji nie ma zbyt dużo. A jak są, to szukamy po prostu ludzi przede wszystkim z pasją, ale ekspertów również. To, umówmy się, kompetencje mają znaczenie. Mhm. Więc nie wystarczy mieć samą pasję do rowerów, jak nie ma się predyspozycji czy zaplecza po prostu kompetencyjnego. To są eksperci. Jaki obszar kompetencji muszą mieć, żebyście w ogóle chcieli spojrzeć na jego CV-kę, którą prawdopodobnie nie przyniesie? <grystanie> to zależy do, kogo, do, do jakiego działu szukamy ludzi. Oczywiście, jeżeli szukamy ludzi do, do działu finansów, no to wiadomo, że muszą mhm. być osoby, które mają kompetencje księgowe i tym podobne. Jeżeli szukamy kogoś do marketingu, no to ważne, mhm. żeby to był człowiek który Ale kogoś szukacie? Czy na dzień dzisiejszy nie, na dzień dzisiejszy nie. Ale jeżeli szukamy ludzi do serwisu, bo też wśród tych 25 osób jest obsługa, jest, jest załoga sklepu naszego stacjonarnego, jedynego własnego, który mamy, gdzie, gdzie mamy trzy osoby, no to tam mhm. oczywiście kompetencje serwisowe, kompetencje znajomości produktu, no i mhm. oczywiście wiedza o tym produkcie i, i ta pasja do rowerów, bo to jest niesamowicie istotne właśnie to, o czym wspomniałeś, jeżeli mówimy o. O, o rynku rowerowym, o tym co robimy. To, to, to bez tej pasji, bez tej wiedzy. Mhm. E to się nie uda, tak? No i to nas płynnie prowadzi do kolejnego wątku. Ten można podsumować tym, że drodzy widzowie, słuchacze, w opisie tego filmu będzie link do strony internetowej Giant Polska. Więc ja na waszym miejscu i tak bym ślepo wysyłał CV-ki, bo kto wie, co się wydarzy. Nie Dawaj, dawajmy szansy przypadkowi, prawda czy nieprawda? Jasne, że tak. Oczywiście. Więc przejdźmy sobie do kolejnego wątku, jakim są trendy, jeżeli chodzi o branżę rowerową w Polsce. Trend rosnący, trend spadkowy. Jak można na tym zarobić? Z wami. Zdecydowanie trend rosnący. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy skończył się COVID, i, i na tym covid branża rowerowa była Był taką branżą, która zyskała hmm. dużo, tak. W związku z czym, gdy siłownie były zamknięte, gdy ludzie nie mogli podróżować, rower był świetną alternatywą, nie tylko po to, żeby dalej móc tą aktywność fizyczną kultywować, ale też stał się środkiem transportu do pracy. Było bezpiecznie po prostu, zamiast wsiadać do autobusu z maseczką, to po prostu wsiąść na rower i, i przejechać. Czy w historii firmy, jak w niej jesteś, widziałaś kiedykolwiek wyższe słupki sprzedażowe niż w tym okresie? Nie, nie, bo to też jakby jest związane. Jedno to jest COVID, umówmy się, a drugie to jest jakby też to, co robimy od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o nasz kierunek rozwoju, tak? Więc to akurat się zbiegło. I w tym okresie cała branża rowerowa zyskała. Tak? Ale to też mhm. można powiedzieć, że przez te dwa lata pandemii, branża skonsumowała w dużej mierze. Ten popyt, który prawdopodobnie by się rozłożył na następne lata, tak? czy, czy też w krótszym, czy dłuższym okresie, bo to trochę trudno na dzień dzisiejszy stwierdzić. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z brakiem produktów na rynku, bo podaż nie nadążała za popytem, z drugiej zaś strony gdzieś w chwili obecnej zaczyna ta, 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 ta podaż przewyższać ten popyt, bo, bo łańcuch dostaw nie wyhamował po prostu. Ale dalej mamy do czynienia z dużą nierównowagą. Produkt mix nie jest właściwy, tak? Czyli dalej mamy problemy z dostawami, na przykład drogich rowerów, rowerów szosowych. Tego brakuje permanentnie. A z drugiej strony gdzieś na rynku jest za dużo innych produktów. Więc ta równowaga rynku jeszcze nas przed nami jeszcze, więc jeszcze, jeszcze trochę trzeba na nią poczekać. Natomiast ewidentnie trend do e, aktywnego e, trybu życia, do zdrowego trybu życia, świadomość tego, jak e, wiele rower wnosi do życia, tendencja do używania roweru jako środka transportu, e, którą e, przywołała pandemia albo odświeżyła pandemia tak naprawdę. E, Świadomość tego, że warto dbać o naszą planetę, tak, że, mhm. że rower jest środkiem ekologicznym transportu. Czy jest I, szereg trendów, które wpływają na to, że oczywiście. ludzie dużo chętniej kupują rowery? Tak. Czy też widzicie to, że rośnie średnia wartość koszyka zakupu tego roweru? Te rowery są sprzedawane faktycznie coraz drożej, czy nadal jakby ludzie jednak wybierają totalnie najtańszą półkę? To się bardzo mocno zmieniło przez, przez te 25 lat, a ja to świadomość ludzi co do tego, że rower potrafi być różny. Ja pamiętam, jak zaczynałam pracę, to ludzie się dziwili, że rower może mieć rozmiary ram. No dzisiaj ludzie się nie dziwią. Nie dziwią się, że mamy rowery męskie, że mamy rowery damskie, chociaż mhm. też taką, ta, takim ciekawym, ciekawą historią może być to, że do tej pory czasami dostajemy pytania, a po co w ogóle my stworzyliśmy markę Leaf? Marka Lift to jest kobieca marka e, tylko dla kobiet, rowery tylko dla kobiet, e, bo Giant został e, marką męską. E, jak większość marek, e, e, bardzo często na rynku możemy kupić produkty po prostu linie, pro, linie damskie, linie, linie mhm. męskie. Dedykowane konkretnemu segmentowi rynku. Normalna sprawa. Tak, no i, I po, po prostu to są produkty, produkty dla, dla pani, produkty dla panów. Natomiast. E, My jako jedynie tak naprawdę stworzyliśmy odrębną markę. Czemu tak naprawdę można powiedzieć nie pomalować roweru na jakiś ładny kolor damski, założyć krótszy mostek do tego roweru i okej, okay, mamy damski rower. No nie, my mówimy, e, nie, no ta marka musi być inna. A, a dlaczego? się pytają. Ja mówię, no kurczę, wystarczy, że zadam ci inne pytanie. A dlaczego panowie noszą inną bieliznę niż panie? No po prostu jesteśmy inni, tak? Po prostu jesteśmy inni, mamy inną budowę ciała, w związku z tym, rama roweru musi mieć inną geometrię, po prostu. Więc e, to są właśnie takie, takie ciekawostki, takie historie, które gdzieś tam sprawiają, że mm, my e, e, te, 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 te nowe trendy trochę przecieramy. Kto był inicjatorem powstania tej marki dla kobiet? To była e, osoba, która obecnie pełni e, funkcję. Chairperson grupy, y, pani Bonitu, która y, jest w strukturach Giant Group właściwie od hmm. samego początku. Okej, okay. okej. Okay. No i teraz idąc dalej, powiedz, jak obserwujecie rynek chociażby rowerów elektrycznych? To jest naprawdę, to rośnie dynamicznie, czy to jest takie raczej umiarkowana sobie ścieżka do góry, czy może jest konstans, a może jednak ludzie nie są aż tak zajarani i wolą jednak pracę mechaniczną i wzmacnianie swoich nóg? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że rower elektryczny nie jest trendem. To jest po prostu zmiana na rynku rowerowym. I może jeszcze w Polsce można powiedzieć, że jest na, takim fazie, na takiej fazie początkowej, o tyle w Europie Zachodniej czy w innych krajach to już jest po prostu trwała zmiana. I jak zapytałeś mnie o to, czy dalej ludzie kupują tanie rowery, to... Czy ich historia z marką LIV, kiedy zaczęliśmy oferować kompletnie oddzielną grupę e, produktów dla pań, czy też wprowadzać do naszej oferty rowery elektryczne, czy też rowery Performance, e, to pokazuje, że ludzie szukają innych, nowych produktów, że są bardziej świadomi tego że rower to nie tylko dwa kółka i rama, ale żeby faktycznie osiągać jakieś wyniki w sporcie, albo po prostu, żeby ten trening e, był efektywny, mhm. no to ja potrzebuję rower w odpowiedniej geometrii, w odpowiednim rozmiarze, dopasowany do mnie, e, gdzie jeszcze przejdę sizing, fitting to z tym rowerem, e, żeby faktycznie na tym rowerze dobrze się czuć i e, jeździć, żeby mnie tam nie bolały plecy mhm. i tym podobne. Więc ta świadomość wśród ludzi jest coraz większa i i też to sprawia, że, że ta oferta jest tak szeroka. Mhm. Jak z wami zarobić na tych rowerach, powiedzmy? Załóżmy, że są wśród nas widzowie na pewno są, którzy rozważają jakiś inny model biznesowy, zupełnie inny kierunek, szukają świętego grala, który spowoduje, że będą mogli sobie kupić Maybacha albo cokolwiek innego. Dlaczego mieliby współpracować z wami? I na kogo jesteście otwarci najbardziej? My, my przede wszystkim szukamy ludzi, którzy... Yy... Rozumieją pasję do rowerów. To znaczy, że jeżeli jesteś inwestorem, a, a ciebie to nie kręci, to też nie znaczy, że nie zapraszamy do współpracy, ale na pewno wtedy to oznacza, że potrzebujesz mieć ludzi, którzy tą pasję do rowerów mają. Tak? Bo inaczej nie zyskasz w tym biznesie po prostu. Kiedyś się mówiło, że mamy sklepy rowerowe. Dzisiaj ja, ja, ja mam taką teorię, że na rynku to nie są sklepy rowerowe. To są sklepy kolarskie. Są sklepy rowerowe, ale i są sklepy kolarskie. I sklepy, ta rola sklepów się zmieniła przez, przez szereg lat. Sklep to nie jest tylko punkt sprzedaży. Dzisiaj sklep to experience center. To są doświadczenia klienta z marką, które w naszej ocenie mają prowadzić do tego, żeby klienci u nas po prostu kupowali. Dzisiaj jest rynek konsumenta. Musisz być wiarygodny i to, co oferujesz temu konsumentowi, to nie po prostu zwykła transakcja sprzedaży. To jest po prostu lifestyle. To jest wiarygodność, to jest pasja do rowerów, to są wspólne jazdy, to są e, szkolenia, e, na przykład, dla pani, jak zmienić dentkę. Tak, aby ta pani wsiadła na ten rower, żeby się nie bała, że jak wyjedzie, to zaraz kurczę, coś mi się z tym rowerem stanie i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Więc dla nas to, co jest istotne, to to, żebyśmy, e, żeby nasi konsumenci, nasi klienci po prostu na tych rowerach jeździli. E, bo jaka fraja jest z tego, że ktoś kupi rower, a potem go powiesi gdzieś tam w garażu czy, czy, czy w komórce i, i sobie on tam po prostu stoi. Więc ważne jest zrozumieć to, że my pracujemy z ludźmi i że to, po co to robimy, to to, to żeby ci ludzie chcieli na tych rowerach jeździć. Ja nie raz się spotkałam z takim stwierdzeniem, o, wasze rowery to same jeżdżą. No nie, no nie jeżdżą same, ale to, że właśnie robimy fajne produkty, które są dobre technologicznie, to sprawia, że ta frajda z jazdy na rowerze jest duża. I my chcemy dostarczać takie rowery na rynek z najlepszą obsługą, z najlepszą jakością sieci sprzedaży. Kto mm -hmm. jest waszym największym konkurentem w Polsce? Jest kilku takich konkurentów. I właściwie nie w Polsce, bo właściwie na całym świecie takie marki, takie, takie, taka trójka w branży rowerowej, to oprócz Jenta to jest Specialized i e Trek. Mm -hmm. I wracając do mojego wcześniejszego pytania, jak można z wami zarobić? Słuchamy konkretnie. My od jakiegoś czasu tworzymy sieć sklepów Giant store. To jest sieć sklepów, która jest oparta właśnie na budowaniu tych najlepszych doświadczeń z marką. Kiedyś, kiedyś było tak, że przychodził sklep do dostawcy i mówił ile ja mogę na tym zarobić, ja oferuję taki obrót, dajcie mi taki rabat. To takie bardzo wąskie podejście. Nie? Dzisiaj tak naprawdę my nie sprzedajemy rabatów i nie sprzedajemy obrotów, my oferujemy cały model biznesowy. tak? gdzie dbamy o marketing, gdzie dbamy o, o inne usługi, unikalne usługi, tak jak Bike Performance Studio, który jest elementem każdego sklepu Giant Store, w którym znajdziesz miejsce do virtual cycling, czyli do, do aktywności rowerowej, na przykład na takich platformach jak Swift. To, to są właśnie usługi typu Click and Collect w sklepie. To jest Giant Service Center. Czyli mhm. obsługa posprzedażowa tego produktu, więc szereg różnych innych innych elementów. I. To jest model franczyzowy, czy jakby, jaki to jest model współpracy z wami w ramach tego no. Giant Store? To jest model partnerski, to nie jest franczyza. Mhm. My przez te wiele lat zdobyliśmy bardzo dużo doświadczenia też, jak ten sklep prowadzić. Sami mamy jeden sklep w Warszawie, który dostarcza nam też wiedzę na temat tego, co rynek. Potrzebuje, czego konsument oczekuje, więc kierownik sklepu jest członkiem naszej, naszego zespołu. Ile można zarobić na takim sklepie? Na pewno znasz widełki najmniej, najwięcej. To jest bardzo indywidualne, od wielu aspektów uzależnione. Bo będę zawsze powtarzać, że najważniejszym elementem sukcesu jest czynnik ludzki. Więc można zarobić, ale można też nie zarobić. Umówmy się. Sprzedaż rowerów potrafi być sezonowa. Przychodzi listopad, przychodzi grudzień. Polacy nie mają e, zwyczaju kupowania rowerów na choin, pod choinkę. Mhm. E, więc naprawdę trzeba oprócz pasji do rowerów też umieć liczyć. E, trzeba policzyć, ile trzeba zainwestować w taki sklep, e, ile trzeba mieć na towar, ile muszę zapłacić miesięcznie za, za wszystkie koszty, które mam, e, ile wygeneruje marży, ile wychodzi na czysto. Więc przede wszystkim musi być dobry biznesplan. No i wtedy. I jak mam ten dobry biznesplan, to jak potem wyglądają te zarobki? Bardzo różnie. Tak jak mówię, w zależności od wielkości sklepu. Nie powiesz mi liczby? Nie, no, nie, nie, nie będę nie mówić możesz? Liczby. Nie możesz? Nie, będę mówić liczby, bo, bo to jest naprawdę bardzo indywidualne, wiesz. Nie chcę zbudować jakby oczekiwań, które mogą być fałszywe z tego powodu, że okoliczności danego partnera mogą po prostu być niesprzyjające, żeby aż taki wynik wykręcić. Ależ oczywiście, wiesz. Jedni, dy, jedni dysponują własnym lokalem, inni dysponują lokalem wynajętym. Koszty wynajmu mogą być bardzo różne, albo niskie, albo wysokie. To wszystko po prostu musi się spinać. I też jesteśmy po to, żeby o tym rozmawiać. Więc jeżeli ktoś przychodzi do nas i chce otworzyć sklep Giant Store, to my potrafimy spędzić godziny, nie na jednym, nie na dwóch spotkaniach, ale naprawdę godziny, żeby obalić wszystkie problemy, które mogą się pojawiać, wszystkie mity, jakie są zagrożenia i co tak naprawdę trzeba robić, żeby w tej branży zyskać, tak? Jeżeli ktoś liczy na szybki zarobek, że ten wzrost inwestycji nastąpił w ciągu jednego roku, no to może się przejechać. Nie? Mhm. Ale jeżeli zaplanuje to z głową, będzie miał właściwych ludzi, powtarzam raz jeszcze: właściwych ludzi, to wtedy tak, jak najbardziej ten biznes się opłaca. Reasumując, drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli chcielibyście jakkolwiek porozmawiać z firmą Giant Polska o współpracy, to wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. A my tymczasem będziemy się z wami żegnać, więc jeżeli możecie i chcecie, to podziękujcie łapkami w górę i komentarzami Magdzie za jej otwartość i szczerość, bo ja jestem głęboko przekonany, że jej historia zainspiruje co najmniej kilku z Was do tego, że. Wytrwałość i ciekawość w połączeniu mogą doprowadzić nas bardzo wysoko w naszym życiu zawodowym. To była dla mnie wielka przyjemność i debilitacja rozmawiać z Tobą. Absolutnie nie kupuję tego, że jesteś nieśmiała. To jest jakaś jaka, jaka ściema, trochę to pachnie ściemą. Naprawdę rozmowa ultra ciekawa, ultra inspirująca. To była dla mnie przyjemność rozmawiać z Tobą, Magda. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo, Adrian. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim.